Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Niektórzy z Was zauważyli, że przenieśliśmy konferencję Wiara czyni cuda na 19 listopada. Mieliśmy bardzo duże problemy ze stroną internetową, która się cały czas zawieszała, wyskakiwały jakieś dziwne reklamy, były jakieś wirusy. Dlatego zdecydowaliśmy się przenieść o prawie cały miesiąc naszą konferencję. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie jeszcze bardziej gorąca dla Boga atmosfera. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś na tę konferencję, to bardzo Cię zapraszam, żebyś zapoznał się ze szczegółami, z wszystkimi naszymi mówcami, ich wspaniałymi tematami, które będą poruszali na naszej stronie. Tutaj znajdziecie ją i również w opisie tego filmiku agatastrzyżewska.com/, czyli łamane na konferencja. Tam znajdziecie wszystkie możliwości również zakupu biletu, jak bilet osobisty lub bilet grupowy, do którego też zachęcamy, byście oglądali całymi rodzinami czy też społecznościami. A teraz już, kochani, zaczynamy kolejny dzień z Bożym Słowem. Dzisiaj przeczytamy sobie z pierwszego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 1 i 2 werset. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i uczciwością. No i to się wydaje takie oczywiste, że mamy się modlić o wszystkich, mamy się modlić w szczególności o przywódców, bo to od nich zależy nasze życie. I to, że mamy się modlić, to jest jakby oczywiste. Wiemy, że nie jest dobrze, chcielibyśmy, żeby było dobrze. Chcielibyśmy, żeby nasza władza była jak najlepsza. Wszyscy widzimy pewne minusy, że tak powiem, które często przesłaniają nam plusy. Trzeba pojechać do takiego Pakistanu od czasu do czasu, żeby mieć skalę porównawczą, co to znaczy naród, który jest naprawdę kiepsko rządzony i prowadzony i warunki życia, które totalnie są nie do życia, żeby móc potem docenić to, co jest w Polsce. Ale to nie znaczy, że mamy nie zauważać tego, co jest nie tak, co się tutaj nie klei. Mamy dążyć do tego, żeby był rozwój, żeby było coraz lepiej, żeby nasza władza również była światła, była prowadzona Duchem Świętym. Tutaj czytamy o tym, że Bóg pragnie, już w 3 wersecie i w 4 wersecie, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, czyli Bóg pragnie dotykać każdego człowieka. Czy jest malutki, nieznany, czy też jest sławny, jest politykiem, jego również Bóg chce dotykać. I to nie jest tak, że on już jest tak zdemoralizowany, że politycy, wiecie, wiele osób macha ręką nawet na nich, że są zupełnie niereformowalni. Nie, Bóg chce również dotykać ich. Chce również ich uzdrawiać, chce również ich naprowadzać, dawać im mądrość. I to jest w naszym interesie, żebyśmy modlili się o przywódców, żebyśmy modlili się o królów. To oznacza, że oni potrzebują tej modlitwy. Oni potrzebują, żeby pełnić swój urząd, żeby robić to, co robią, żeby robić to z mądrością. Zachęcam, żeby były zanoszone prośby, modlitwy, to rozumiemy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. I to jest ciekawy element w tych wersetach, że mamy również dziękować za ludzi wokół nas. Mamy również dziękować za przywódców. Mamy dziękować za to, co mamy. Bo kiedy dziękujemy, to nas to zabezpiecza przed taką postawą, no jest źle, jestem niezadowolony z tego człowieka, będę się o niego modlił, żeby Bóg go dotknął. I wiecie, wiele osób, które mówią, będę się o ciebie modlił, albo będę się modlił o przywódców, ma takie nastawienie, wam to tylko modlitwa może pomóc. Czyli to jest taka postawa, niby się będę modlił, ale tak naprawdę nie wierzę w to, że ta modlitwa przyniesie jakiś skutek, albo uważam, że już nic na was nie może nikt wskórać, jakby nic się nie da zrobić, więc jedynie Bóg może jakoś was skarcić i was dotknąć. I wiecie, w takiej postawie jest dużo pychy, jest dużo takiego osądzenia na zasadzie, no jak ja bym była na waszym miejscu, no gdybym ja kierowała krajem, gdybym ja była prezydentem albo premierem, no to by na pewno było inaczej. A prawda jest taka, że byłoby prawdopodobnie jeszcze gorzej.
Taka jest prawda. Nam się wydaje, że jesteśmy specjalistami od wszystkiego. Wiemy, jak leczyć, wiemy, jak uczyć nasze dzieci, wiemy, jak gasić pożary, wiemy, jak montować kuchnię, wiemy, jak rządzić tym krajem, ale tak naprawdę nie wiemy. I dopiero jak się znajdujemy w danej sytuacji, się okazuje nasz brak kompetencji. Tylko dlatego, że jeszcze nie robimy tych rzeczy, to nie wiemy, jak bardzo się mylimy, albo jak bardzo mało mamy umiejętności. I dlatego ta postawa dziękczynienia jest bardzo ważna, bo ona wprowadza nasze serce na właściwe tory, że tak powiem, we właściwe tony. Dopiero wskakujemy. Kiedy dziękujemy, to cieszymy się z tego, co jest. Kiedy modlimy się, prosimy, stawiamy, to jeszcze sięgamy po więcej, tak? Pragniemy więcej. Ale dziękczynienie to jest jakby taka już postawa wyjściowa, Boże, jest dobrze. To znaczy nie jest super, ale jest dobrze. Dostrzegam to dobro. Dostrzegam to, co już zrobiłeś. Błogosławię Twoją pracę, którą już wykonałeś w tym kraju, w tych ludziach, w moim otoczeniu, wśród moich bliskich. Dziękuję Ci za moich duchowych przewodników, za moich pastorów, moich księży, moich, nie wiem, liderów, tak, którzy mnie prowadzą, za tych, którzy włożyli pracę w to, bym była tam, gdzie jestem, za tych, którzy modlą się o mnie. I dlatego, że jestem wdzięczna, to wiem, że masz dla mnie jeszcze więcej, masz dla tych osób jeszcze więcej. I chcę widzieć, jak to niemożliwe staje się możliwe dzięki moim modlitwom, dzięki temu, że Ty zainterweniujesz. Dlatego zapraszam Ciebie do tej sytuacji, byś doprowadził ją do końca, byś w 100% wykończył swoje dzieło w nas i poprzez nas, w tym kraju, wśród naszych przywódców. Boże, ja modlę się teraz, ja modlę się o to, żebyś dotykał się polityków w naszym kraju, żebyś dawał im sny i objawienie Twojego słowa, Twojej osoby, żeby oni budzili się rano z przeświadczeniem, że muszą Ciebie szukać, że muszą się nawrócić, że coś jest nie tak w ich życiu i że chcą to życie poukładać, żeby zaczęli szukać Ciebie, żeby zaczęli szukać Twojego Królestwa. Boże, Ty masz moc, Ty nawracasz w ten sposób muzułmanów w miejscach, gdzie nigdy nie docierały żadne misje i tam po prostu w ponadnaturalny sposób nawracają się całe wioski i Ty jesteś w stanie to samo robić w naszym kraju, z naszymi politykami, jesteś w stanie robić to z naszymi przywódcami, jesteś w stanie to robić z tymi, którzy nas prowadzą duchowo, żebyś Ty, Boże, ich dotykał. Żebyś Ty miał wpływ na ich życie, żebyś również używał nas, byśmy my mogli być blisko takich ludzi, żebyśmy mogli im służyć radą, modlitwą, żebyśmy mogli być tymi, którzy są przede wszystkim blisko Ciebie, ale też blisko tych ludzi na tyle, żeby wskazać Ciebie, kiedy będą tego potrzebowali. Dlatego ja błogosławię nasz kraj, dziękuję Ci za to, w jakim cudownym miejscu mieszkamy. Dziękuję Ci, Boże, za te dobre rzeczy, które tutaj są, za przyrodę, za ludzi, za czyste powietrze, za dobre jedzenie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mamy pokój i nie ma wojny, za to, że możemy się rozwijać, za tak wiele rzeczy, które nam dałeś, których nie mieli nasi ojcowie czy dziadkowie. Dziękuję Ci, Boże, że możemy wzrastać, uczyć się, że dla wszystkich, którzy tego pragną, wiedza jest prawie że za darmo albo za darmo i można z niej korzystać i można się uczyć i można wzrastać. Tobie niech będzie chwała za to. I wołam o 100% wypełnienia się Twojej woli nad naszym krajem, wśród naszych przywódców, wśród tych, którzy decydują o tym, jak ten kraj wygląda. Żeby Twoja chwała, żeby Twoja łaska unosiła się nad tą ziemią i żeby błogosławieństwo spływało na wszystkich, którzy tutaj mieszkają. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I zachęcam Was również do takich modlitw, do tego wyszukiwania tych skarbów, tych perełeczek, które są wokół nas i pielęgnowania wdzięcznego serca. O to się modlę w imieniu Jezusa dla Was i o Wasze błogosławieństwo. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Pa, pa.